Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdy podjąłem polemikę z panem Dawkinsem pojawiło się mnóstwo poza merytorycznych argumentów, o czym już mówiłem. Między innymi pojawił się taki, że święty Tomasz był szowinistą. Postanowiłem zbadać sprawę i jak zaczynałem zabierać się do tematu, to nie spodziewałem, że cała rzecz zakończy się tak powiedziałbym nawet tragi, komicznie. Zapraszam. Otóż można spotkać mnóstwo takich internetowych mędrców, którzy cytują świętego Tomasza, no właśnie cytują. Zaraz zobaczymy, jak to dokładnie wygląda. I em, zarzucają nas takimi sensacjami, że oto święty Tomasz, i tutaj właśnie takie cytaty z Wikipedii albo z tłumaczenia Google, w odniesieniu to jest właśnie taki rzeczony e, cytat, który można znaleźć w internecie. W odniesieniu do natury partykularnej kobieta jest czymś niedoszłym i niewydarzonym. Czemu? Bo tkwiąca w nasieniu siła czynna zmierza do utworzenia czegoś doskonałego, podobnie do siebie, do, co do płci męskiej. A że rodzi się u kobieta, dzieje się to albo z powodu słabości siły czynnej, albo z powodu jakiejś niedyspozycji materii, albo też spowodowało to coś z zewnątrz, np. wiatry południowe, o których filozof pisze, że są wilgotne. A więc tutaj ateista triumfując rzuca nam w twarz takim cytatem, że kobieta jest według świętego Tomasza czymś niedoszłym i niewydarzonym, cokolwiek miałoby to nie oznaczać, bo właśnie te słowa mogły być dosyć tajemnicze i ja od razu się zacząłem zastanawiać co tam musi być napisane w oryginale, w języku łacińskim, co te, te polskie słowa mają reprezentować. No i jak się okazało faktycznie warto było zajrzeć do oryginału, do pierwszej części Sumy teologicznej. To jest kwestia, zagadnienie 92 i artykuł przede wszystkim pierwszy, od będę cytował również drugi i trzeci, jeśli dobrze pamiętam. A więc, zajrza, zajrzawszy do sumy teologicznej, okazują się bardzo ciekawe rzeczy. Otóż, zacznijmy od tego, że Święty Tomasz zadaje sobie pytanie, czy słusznym było, że kobieta została stworzona przed upadkiem. Co w praktyce oznacza tyle, czy słuszny był podział na płcie jeszcze przed Grzechem Pierworodnym? I to pytanie może nam się wydawać absurdalne, wcale absurdalne nie jest. I dzisiaj można znaleźć takich właśnie mędrców, szczególnie związanych z różnymi prywatnymi objawieniami. Sam się na to natknąłem, na takie prywatne objawienia, które twierdzą, że. Podział na płcie został wprowadzony dopiero po grzechu pierworodnym, jest czymś z natury złym, i tak dalej. To ma oczywiście strasznie heretyckie i, i e, bardzo dziwaczne konsekwencje przyjęcie takiego założenia. Ale właśnie takie rodzynki też można znaleźć wśród różnych prywatnych objawień, oczywiście na pierwszy rzut oka brzmiących bardzo pobożnie, no ale to jest inny temat. Więc święty Tomasz zadaje sobie pytanie, czy ten podział na płcie był potrzebny przed grzechem pierworodnym. I, jak to ma w zwyczaju, święty Tomasz zaczyna od tego, że podaje zarzuty, dlaczego miałoby to nie być stosowne. I te zarzuty to są rzeczy, które wtedy w jakiś sposób były obecne w przestrzeni myślowej. Święty Tomasz w ten sposób dyskutuje z myślami, które wtedy w jakiś sposób były w społeczeństwie żywej, z którymi po prostu należało dyskutować i przedstawić swój punkt widzenia. I. W tych właśnie zarzutach święty Tomasz podaje jako pierwszy zarzut. Jest to zarzut, że przecież kobieta powinna być w małżeństwie mężczyźnie poddania, poddana, a poddanie jest konsekwencją grzechu pierwolotnego. Więc zasadniczo ten podział na płycie nie powinien, powinien być tylko konsekwencją grzechu pierwolotnego, a nie powinno go być od samego początku. To jest pierwszy zarzut, który święty Tomasz przytacza, i później na ten zarzut odpowiada. W dalszej części tego artykułu i odpowiadam. Dwojakie jest podleganie, jedno niewolnicze, według niego przełożony posługuje się poddanym dla swojego pożytku i takie podleganie nastało po grzechu. Jest jeszcze inne podleganie, domowe i obywatelskie. Według niego przełożony posługuje się podległymi dla ich pożytku i dobra. Jest to odpowiedź na zarzut. Jest jeszcze inne podleganie, domowe i obywatelskie. Według niego przełożony posługuje się podległymi dla ich pożytku. I dobra. Znowu to tłumaczenie jest nie do końca dobre, to posługuje się rozumiemy. To poddanie obywatelskie i domowe, czyli takie jakie mamy w państwie, jakie mamy w zakonie, jakie mamy w rodzinie, oznaczające, że jest pewna decyzyjność, że jest pewna hierarchia decyzyjności. To, że przełożony w zakonie ma prawo wydawać polecenia zakonnikom nie znaczy, że ci zakonnicy są istotowo gorsi od swojego przełożonego. To, że prezydent ma prawo wydawać tam jakieś prawo, no prezydent akurat w Polsce może mało dobry przykład, ale weźmy powiedzmy tak jakiegoś rządce, jakiegoś władcę, który ma prawo faktycznie decyzyjne, to nie czyni go istotowo lepszym niż jego poddani, którzy tego prawa decyzyjnego nie posiadają, to znaczy nie w tym zakresie. Myślę, że to jest czytelne i tak samo w życiu rodzinnym. To, że mężczyzna ma być głową rodziny, że ma. Posiadać tą decyzyjność ostateczną w rodzinie, nie czyni go istotowo lepszym, nie czyni go istotowo wyższym. To jest myślę, że bardzo ważne, żebyśmy to dostrzegli. I ten obraz bardzo często używany w magisterium kościoła, w rodzinie głowa i serce. W człowieku, gdy człowiek kieruje się tylko głową, nie ma kontaktu ze swoim światem uczuć, jest psychopatą, człowiek który. Z kolei kieruje się tylko uczuciami, jest człowiekiem strasznie chwiejnym, również niezrównoważonym. Zdrowy człowiek słucha, ma kontakt ze swoimi uczuciami, ale jednocześnie podejmuje decyzje rozumowo i tak samo w zdrowej rodzinie powinien to mężczyzna podejmować ostateczną decyzję, jeśli chodzi o te sprawy zewnętrzne, rodzinne. A jednak właśnie, cały czas będąc w kontakcie z tym sercem rodziny, cały czas będąc w kontakcie z małżonką. Pięknie jest to opisane w encyklice Kaski Konubi. Być może jeszcze nakręcę na ten temat również materiał. Powiem faktycznie, jest to rzecz, która, która wymaga hmm, z pewnością osobnego materiału, wymaga trochę czasu, żeby jej poświęcić. Co do zasady, widzimy tutaj, że święty Tomasz oddala zarzut, jakoby. Właśnie, kobieta miałaby być czymś gorszym, dlatego że w rodzinie jest podległa mężczyźnie. Święty Tomasz mówi, że ten rodzaj podległości, z jakim tutaj mamy do czynienia, wcale nie stanowi o jakiejś gorszości, o tym, że ktoś jest gorszy, tak jak ten obywatel w państwie nie jest gorszy, poddany, nie jest gorszy od swojego króla, jeśli chodzi o istotę rzeczy, o jego ludzką naturę. To jest pierwszy zarzut, który zostaje. Oddalony. Drugi zarzut, który jest przeciwko temu, że jest to zarzut, dlaczego nie jest dobry, dlaczego nie powinno być podziału płci przed grzechem pierworodnym w tym czystym stworzeniu, dlaczego nie powinno być tak zrobione, dlaczego jest to, byłoby to, dlaczego jest to niewłaściwe, taki zarzut, jest to zarzut ze strony Arystotelesa. Święty Tomasz przytacza zarzut Arystotelesa, który mówi, że Kobieta jest mężczyzną niedoszłym. Cóż to może znaczyć? Co to ma w ogóle znaczyć? I tutaj dochodzimy do sedna problemu, tak naprawdę. To, co mówi Arystoteles, było mniej lub bardziej obecnym, żywym przekonaniem, powiedzmy, że wszystkich ówczesnych, to znaczy inteligencji, która podchodziła do tematu w ten sposób. To znaczy, uważano dosyć powszechnie właśnie za Arystotelesem, to znaczy. Nie wszyscy szli wtedy oczywiście za Arystotelesem, natomiast to przekonanie było dosyć żywe. Święty Tomasz korzysta bardzo mocno z Arystotelesa. Dlaczego? Dlatego siłą rzeczy odnosi się do tego, co mówi Arystoteles. I tutaj używa Arystotelesa jako, powiedzmy tak, swojego wroga w dyskusji, tak? jako człowieka, który przedstawia zarzut przeciwko jego tezie. I ten Arystoteles mówi, że kobieta jest mężczyzną niedoszłym. O co chodzi? Ano. Według Arystotelesa, mężczyzna jest w przypadku zrudzenia dziecka. Jedyną aktywną przyczyną kobieta jest przyczyną pasywną. Oczywiście, z punktu widzenia mm, nauk, powiedzmy biologii, tak, jest to zupełnie, zupełnie błędne i to, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale wtedy był to pogląd, powiedzmy, że dosyć, dosyć powszechnie przyjęty, właśnie taki, z którym święty Tomasz uznał, że należy się skonfrontować, że mężczyzna jest przyczyną aktywną, kobieta jest przyczyną pasywną, no i wtedy, mm, ciągnąc to dalej, y, przyczyna aktywna powinna zasadniczo formować, to czym sama jest, czyli zasadniczo powinni się rodzić chłopcy, a skoro się rodzą dziewczynki, to dzieje się to przez właśnie jakieś czynniki zewnętrzne, przez jakąś, jakąś, jakiś tak, wiatr północny, albo cokolwiek innego, albo przez rzeczy, które powiedzmy, no, były spekulacje różne, albo rzeczy niezrozumiałe, albo, albo jakieś czynniki, no, powiedzmy, że zewnętrzne. Tak to uważał Arystoteles. I teraz co robi święty Tomasz? Otóż przytacza to w swoim zarzucie i święty Tomasz nie ma narzędzi do tego, żeby. Powiedzieć, że z całą pewnością tak nie jest, że mężczyzna jest jedyną przyczyną aktywną. To znaczy, jest to rzecz, która jakby z punktu widzenia nauk przyrodniczych jest oczywiście błędna, natomiast Święty Tomasz, jak wiemy, żył w wieku XIII i tutaj, jeśli chodzi o te nauki przyrodnicze, no, nie było to szczególnie jeszcze czytelne, jasne. Święty Tomasz nie neguje tego, co mówi Arystoteles, powtarza to, że tutaj wprawdzie tak, co do natury partykularnej jest, ale jednak, i to jest decydujące. Natomiast w odniesieniu do natury powszechnej, jak naturam uniwersalem, kobieta nie jest czymś, czymś hmm, okazjonatum, czymś niedoszłym co się tłumaczy, nie wiem dlaczego tłumaczą to jako niewydarzonym, to jest moim zdaniem bardzo dziwne, czy deficiens, czy okazjonatą, powiedzmy czymś niedoszłym właśnie. Rozumiemy ten sposób myślenia, przyczyna aktywna, która działa, to jest mężczyzna i dlatego kobietę Arystoteles widzi jak coś niedoszłego i dla Arystotelesa ewidentnie kobieta faktycznie jest gorsza, tak? Święty Tomasz mówi. Natomiast odniesienie do natury powszechnej jakby do natury, w ogólności, kobieta nie jest czymś niedoszłym. A to zamierzenie natury powszechnej zależy od Boga, który jest powszechnym twórcą natury. I dlatego, ustanawiając naturę, powołał do bytu nie tylko mężczyznę, ale i kobietę. Czy my rozumiemy, co tutaj się dzieje? Myślę, że niekoniecznie, zwłaszcza że te polskie tłumaczenia faktycznie są dosyć słabe. Otóż e, święty Tomasz mówi: tak, wprawdzie, proces powstawania e, Sprawie, w konkretnym przypadku kobieta jest czymś niedoszłym. Tak mówi Arystoteles, święty Tomasz powtarza to. Mówi, wprawdzie, wprawdzie, w tym konkretnym powstawaniu tak, ale. Co do zasady, w tej naturze ogólnej, kobieta nie jest czymś niedoszłym, dlatego że Pan Bóg tak chciał, aby ludzie byli stworzeni jako kobieta i mężczyzna i aby podział na płcie był ze względu na rodzenie potomstwa. To też czym czasami jest przytaczane, że święty Tomasz mówi, że kobieta istnieje dla rodzenia dzieci. Podział na płcie w ogóle istnieje dla zrodzenia potomstwa. Tak? To ten obiektyw, obiektywny sposób myślenia jest tam trochę obcy, dlatego. To może brzmieć tak dziwnie, a więc oczywiście, że podział na płucie istnieje dla zrodzenia potomstwa i to jest jego główna, zasadnicza, fundamentalna, jego zasadniczy, fundamentalny powód, cel istnienia. A więc nie wiem, czy to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Święty Tomasz przyjmuje pogańskiego mędrca. Tak. I mówi, tak, wprawdzie, jeśli chodzi o powstawanie konkretnej osoby, to tak, to jest to w jakiś sposób, um, musi to odbywać się w ten sposób, dlatego można powiedzieć, że ta kobieta jest czymś niedoszłym, ale co do zasady, nie. Co do zasady, nie. I to jest to, to co święty Tomasz dodaje od siebie. To jest to, co on dodaje ze względu na Ewangelię. Dlatego, że w objawieniu, właśnie, ten prosty rybak z Galilei, święty Piotr, powiedział, że kobieta i mężczyzna są istotowo sobie równi. Ze względu na ten przekaz ewangeliczny święty Tomasz to widzi, że ten tutaj Arystotelesa trzeba poprawić. Że wprawdzie tutaj, jeśli chodzi o konkretne powstawanie tego poglądu, on nie odrzuca, bo najwyraźniej nie ma narzędzi, żeby odrzucić ten pogląd, ale mówi, ale co do zasady, Bóg stworzył naturę ludzką właśnie w ten sposób, i dlatego kobieta nie jest czymś istotowo gorszym od. Mężczyzny, pomimo tego, że ten pogląd Arystotelesa on jeszcze uznaje za słuszny. Oczywiście tutaj się myli w uznaniu tego poglądu Arystotelesa, natomiast, pomimo tej pomyłki, mówi to, co jest w tym wszystkim istotne to znaczy, właśnie w tym momencie ten, przecież mędrzec pogański jest naprawiany. To jest właśnie cywilizacyjnie ten moment, kiedy. Ta, powiedzmy taka filozoficzna, tak? Filozoficznie pojęta, właśnie, po, filozoficznie pojęty szowinizm zostaje przez św. Tomasza odrzucony. Wprawdzie Arystoteles tutaj ma rację, że odbywa się to w ten sposób, mówi on, ale. Co do zasady, natura w ogólności jest stworzona przez Pana Boga w ten sposób dlatego kobieta nie jest czymś niedoszłym, tak? I dlatego właśnie w naturze jest czymś potrzebnym właśnie ze względu na ten podział płci, który jest potrzebny do zrodzenia dzieci. I to musimy zrozumieć, to jest jeden z najważniejszych momentów, właśnie w, których, w którym ten tak szowinizm zostaje pokonany. To właśnie w tym momencie ten pogański, filozoficzny szowinizm zostaje pokonany. To właśnie w tym momencie Arystoteles zostaje skorygowany w tym punkcie i właśnie święty Tomasz daje intelektualną podstawę, dlaczego by nie traktować kobiety jako kogoś gorszego. Tą podstawę, żeby tak traktować, dał Arystoteles i można to spotkać również u innych pogańskich filozofów. Natomiast, natomiast święty Tomasz właśnie w tym momencie mówi mu: No, wprawdzie tutaj masz rację, to jest błąd, który popełnia, faktycznie, ale dodaje, ale co do istoty, nie masz racji, co do istoty, właśnie kobieta nie jest czymś niedoszłym i są sobie istotowo równi, tak jak to napisze. No to parafrazując tak, święty Piotr. Przy to, czy jeszcze inne cytaty tutaj ze Świętego Tomasza, to jest nie pamiętam, czy drugi czy trzeci artykuł, czyli zaraz po tym. Utworzenie kobiety z żebla mężczyzny było uzasadnione. Pierwsze, by dać do zrozumienia, znaczy po pierwsze, by dać do zrozumienia, że między mężczyzną i kobietą winna istnieć więź wspólnotowa, bowiem ani kobieta nie powinna przewodzić nad mężem, i dlatego nie jest uczyniona z głowy, ani też mężczyzna nie powinien jej lekceważyć, jakby jakąś podległą niewolnicą i dlatego nie jest uczyniona ze stóp. Drugie ze względu na symbolikę, bo z boku Chrystusa umierającego na krzyżu wypłynęły sakramenty. To jest krew i woda, którymi Kościół jest ustanowiony. A więc, święty Tomasz naprawia dalej. Tak? Ze względu na to, w czym głównie ziszczą się treść obrazu, mianowicie ze względu na naturę myślącą, zarówno w mężczyźnie, jak i w kobiecie widnieje obraz Boga. A więc, co my tutaj widzimy? Widzimy tutaj koniec szowinizmu Arystotelesa. Widzimy tutaj tego wielkiego pogańskiego myśliciela, który popełnił błąd i który zostaje naprawiony, zanim jeszcze zdołano zbadać jakby samą sprawę tego tak aktywnej i pasywnej przyczyny. To znaczy, Święty Tomasz nie zdołał obalić to z punktu widzenia nauk przyrodniczych, czy z punktu widzenia filozoficznego tego, co podał Arystoteles, ale zdołał to zastąpić tym spojrzeniem ewangelicznym. Tak mówiąc o tym, że no wprawdzie trzeba przyznać, że powstanie musi odbywać się w ten sposób, że skoro przyczyną ym, czynną jest mężczyzna, no to powinien być, powinni się urodzić chłopcy. Skoro tak nie jest, no to znaczy, że tam działają jakieś czynniki zewnętrzne, dlatego można powiedzieć, że kobieta powstaje jako coś niedoszłego i tu popełnia błąd. Natomiast cały jego artykuł, tak, to jest zarzut Arystotelesa, który on tam przedstawia, później mówi: no wprawdzie tutaj trzeba to przyznać, ale właśnie. Co do zasady, Pan Bóg tak to zaplanował, ta natura jest równa. Ten obraz Pana Boga widnieje zarówno w kobiecie, jak i mężczyźnie. Kobieta powstaje z boku po to, żeby symbolizować, że ma być jego towarzyszką dla mężczyzny, a nie niewolnicą. Też nie ma nad nim panować, co, miałoby być, co miało być, byłoby symbolizowane, gdyby była wzięta z głowy. A więc to jest ten moment, w którym. Pogańska, właśnie szowinistyczna filozofia zostaje pokonana. Święty Tomasz w tym momencie dokonuje tej wielkiej zmiany. Jakie wnioski trzeba wyciągnąć? Przede wszystkim nie przerażać się jakimiś cytatami, które gdzieś tam ktoś podsuwa. Raz, te cytaty czasami są tak przetłumaczone, że zupełnie nie wiadomo o co chodzi. Dwa, że są wyrwane gdzieś tam z kontekstu i nie widać tego na przykład, że właśnie. Święty Tomasz później wyjaśnia, tak, tutaj jaki jest kontekst. To jest Arystoteles. Tutaj objawienie widzimy to i to, i dlatego jest tak, i tak. Jest wyrwany fragment jakiegoś tam sylogizmu, tak, czyli ciągu zdań i, i y, umieszczony. Także takimi wyrwanymi cytatami nie należy się niepokoić, należy takie rzeczy po prostu badać. Widzimy tutaj również pewną podłość, to znaczy, święty Św. Tomasz zostaje oskarżony tak naprawdę za to, co zrobił dobrego. To jest trochę tak, jakby wyjąć jakieś zdanie z cytatu z, z dzieł Kopernika o obrotach sfer niebieskich, wyjąć jakieś zdanie, w którym on gdzieś tam cytuje, mówi o jakimś, jakimś fałszywym poglądzie, i być może właśnie. Jeszcze nie potrafi znaleźć odpowiedzi na to pytanie, gdzieś tam go cytuję i powiedzieć: O, zobaczcie, jaki Kopernik był zacofany, bo nie wiedział o tam jakiejś właściwości gwiazd albo czegoś takiego, bo zobaczcie, jaki on jest, jakim on jest ignorantem. Właśnie tak, w tym dziele, w którym on odkrywa wielkie rzeczy, właśnie w tam był, biorąc stamtąd jakiś cytat, oskarżono o, o ignorancję. No to byłoby po prostu podłe. podobnie jest w tym przypadku. Święty Tomasz właśnie w tym momencie dokonuje tej dziejowej zmiany. Właśnie w tym momencie odwraca, pokonuje Arystotelesa, który faktycznie uważał, że kobieta jest czymś gorszym, i podawał właśnie jako powód. Że musi powstać w jakiś sposób, taki przypadkowy, i tak dalej. I mówi, że pomimo tego, że powstaje w ten i w ten sposób, w czym, jak powiedziałem już wielokrotnie, popełniał błąd. To jednak należy, nie należy ją widzieć jako kogoś gorszego, dlatego i dlatego i dlatego i dlatego o tym, o czym już mówiłem. To jest historyczny moment, to jest ten moment, kiedy ta pogańska filozofia, jej powiedzmy szowinizm, pogańskiej filozofii Arystotelesa zostaje pokonany. I właśnie ten moment zostaje teraz wykorzystany, żeby mówić, że święty Tomasz był szowinistą, bo nie był sobie w stanie poradzić jeszcze z tym Argumentem Arystotelesa i go przejmuje, jakby próbując go w jakiś sposób tak pokonać, zrównoważyć tym, że co do natury rzeczy, mężczyzna i kobieta są sobie równi. Także. Moim zdaniem to jest tak, jak Pan Jezus mówi, Belzebubem nazywali i mistrza, to i was, i was będą tak nazywać i to jest moim zdaniem taki przykład. Święty Tomasz właśnie w tym momencie, gdy pokonuje szowinizm Arystotelesa, zostaje nazwany szowinistą i to jest przykre. Tak, widzimy tak naprawdę w tej, w tej, czy to jest jakby kolejny wniosek, to ostatni, który trzeba z tego wyciągnąć, że to właśnie święty Tomasz rozprawia się z tym wielkim szowinizmem Arystotelesa, w sensie wielkim ideowo. Tak, no to jest wielki filozof, który podaje. Rzeczy, które ewidentnie za czasów świętego Tomasza są żywe. Swoją drogą takie studium tego, jak właśnie myśliciele za czasów św. Tomasza y, widzieli kwestie płci, to byłoby też bardzo bardzo ciekawe. Być może y, jak się kiedyś zgłębię w ten temat, to też coś powstanie na ten temat. W każdym razie widzimy, że święty Tomasz właśnie takie kontrargumenty przytacza właśnie z Arystotelesa. I to on dokonuje właśnie tego, to on rozbraja ten argument Arystotelesa, w zasadzie, właśnie dyskryminacyjny, tak, szowinistyczny argument Arystotelesa, i za to należy mu się chwała, za to należy mu się cześć, że tam gdzieś w sobie teologicznej w jednej ze swojej kwestii z tym błędnym argumentem się rozprawił, choć jeszcze nie był w stanie tych, tej, tego sposobu myślenia Arystotelesa jeszcze do końca rozbroić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.